Cześć, z tej strony Samotycha i dzisiaj przyjrzymy sobie trzy dziwne artykuły z gazet. Gazety, och tak, ta fantastyczna rzecz. Kto nie czyta gazet? Pierwszym artykułem jest pewien artykuł. Zaatakowała mnie deska klozetowa. Co? Deska klozetowa? Naprawdę? Czy kogoś może zaatakować deska klozetowa? Głośny trzask i przeraźliwy krzyk poderwał rodzinę Władysławy z Kisielic. Deska klozetowa, na którą siadła pani Władysława, pękła, a jej ostre, popękane krawędzie zacisnęły się na jej udach. Omal nie doszło do tragedii. Tragedii? Ten artykuł to tragedia. Jak ludzie mogą coś takiego pisać? Jak takie coś mogło się w ogóle stać? Dobra, już drugi artykuł dzisiaj. Teraz pobił matkę kiełbasą krakowską. Kto by pomyślał, że najlepsza z polskich kiełbas może stać się narzędziem zbrodni w rękach rozwścieczonego mężczyzny? A tak właśnie się stało. Zgadnijcie gdzie? Nie, nie w Polsce. W Ameryce. Rozumiecie to? Kiełbasa krakowska w Ameryce. Rozumiem, że mogą ją jeść, żeby bić swoją matkę. Kiełbasę krakowską? Dobra, już ostatni, trzeci dzisiaj artykuł. Atak sandacza grozy. Naprawdę? 6 osób pogryzionych, zaatakowani policjanci, a to sprawka jednej ryby. Naprawdę sandacz, taka ryba. Może kogoś pogryźć? Przecież no w wodzie, ale to nie było w wodzie, no o co chodzi tym ludziom? Nie wiem, nie wierzę. Tak, nie wierzę. To by było na tyle z dzisiejszego filmu. Dzięki za obejrzenie. Z tego filmu musicie wynieść 3 podstawowe informacje. Uważajcie na deski klozetowe, uważajcie na kiełbasy, szczególnie krakowską, i uważajcie na sandacza zabójcę, sandacza grozy. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, no i cześć.